Moi drodzy, Pan Jezus uczestniczył w wieczerze paschalnej z uczniami, przygotował, ale to był też inny cel. Ustanowienia nowej uroczystości, nowego obrządku. Święto, uroczystość Wieczerzy Pańskiej, która łączyła w sobie bardzo ważny element wielkiej miłości Bożej. Dlatego nie możemy przestać kochać ludzi, tych, którzy nam są nawet nieżyczliwi, z tymi, którym mamy problemy. Nie wyobrażam sobie zbory, które są podzielone. Niestety nieraz się to zdarza. Nie wyobrażam sobie wyznawców, którzy nie potrafią sobie nawzajem wybaczyć. Niestety to też ma miejsce. Obawiam się, że coś zagubili, znają teorię prawdy, ale nigdy nie poznali jej prawdziwą miłość, cudowną Bożą miłość. Pascha była na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Nie dlatego, że oni zasługiwali, ale dlatego, że Bóg ich ukochał i chciał być wierny obietnicom, które dał przodkom jeszcze Abrahamowi. Podobnie zbawienie otrzymujemy nie dzięki naszym zasługom, ale dzięki łasce Chrystusa. Nieraz, gdy pytam się kogoś, bracie, siostro, ile lat jesteś w prawdzie? Co mają na myśli, gdy mi odpowiadają 20, 30, 50 lat? Co mają na myśli? Ile lat temu przyjęli chrzest i są w kościele? A ja nie to o to pytam się. Kto jest prawdą według Słowa Bożego? Jezus Chrystus. Ile lat jesteś z Chrystusem? Bo możesz przyjść do tego kościoła, bo ten kościół ma prawdę, ma Boże zasady, ale nigdy nie dotknął twego serca. Tak jak było kamienne, jest nadal kamienne. Wierzcie mi, spotykam takich wyznawców i boli mnie to. Zapalczywi, kutliwi, nie zgodzić się z nimi, to już jest koniec świata, jak może. Nieraz patrzę, jak traktują swoje żony i ubolewam nad tym. Tak nie może być. Moje chrześcijaństwo nie może być teorią, nie może być głowa nabita wiedzą, którą będę innym imponował, ale musi być serce dotknięte przez mego Zbawiciela. To jest tak bardzo potrzebne dzisiaj. Świat musi widzieć, że Adwentyści Dnia Siódmego naprawdę są kimś innym. W czasie, pamiętamy, wieczerzy paschalnej składano ofiarę, która ratowała pierworodnych. Podobnie ofiara Chrystusa Pana nas ratuje. My wszyscy zasłużyliśmy na jeden wyrok. Wyrok śmierci. I to śmierci wiecznej. Z powodu nie grzechu Adama, ale z powodu naszych grzechów, które popełniamy. Ale Chrystus Pan poniósł karę za nas. Pamiętam, kiedy szedłem słynną tą drogą Via Dolorosa, kiedy Pana Jezusa wyobrażałem sobie, prowadzono Go na śmierć. I ten tłum szyderców, który Go zatrzymywał po drodze, bił go, brali trzcinę, bili go po głowie, gdzie była korona cierniowa, a więc te szpikulce wbijały się w jego czoło. Wyśmiewali, drwili z niego: królu żydowski, synu Boży, niech cię ratuje twój ojciec, i tak dalej. Pluli na niego, a on nie protestował. Wiecie, on nie bronił się, ale przyjął to na siebie. A ja idę sobie tą ulicą, tą drogą, wiecie, tak spokojnie. To był grudzień, nie ma w ten czas dużo pielgrzymów. I mówię, nikt mnie nie zaczepia, nikt na mnie nie pluje, nikt mi nic nie zarzuca. I taka przyszła kolejna myśl. Ryszard, wiesz dlaczego? Bo 2000 lat temu szedł przed tobą twój Zbawiciel tą drogą i on wziął twoje grzechy na siebie, żebyś ty mógł spokojnie iść, żeby cię nikt nie zaczepiał. I głęboko byłem poruszony. Zszedłem z boku i uklęknąłem i dziękowałem Panu Jezusowi za to, co uczynił. Bo tylko przelana krew Chrystusa daje nam wolność od grzechu i zła. Jeżeli się nie możemy zmienić, to znaczy nigdy nie przyjęliśmy Chrystusa, nigdy nie zaprosiliśmy Ducha Świętego. Nieraz, gdy żoną tam udzielaliśmy porad małżeńskich, a ja już się nie zmienię, ja już taki będę. No zgoda, chcesz być taki, no to
to znaczy, że ty nie jesteś prawdziwym chrześcijaninem. Bo chrześcijanin wciąż się zmienia. Wciąż następuje przemiana w jego sercu. To jest niezwykle ważne. Chrześcijaństwo musi być praktyczne. Ludzie muszą zobaczyć, że my kochamy się w małżeństwie, w rodzinie, że my kochamy ich, że my ich szanujemy. To jest niezwykle ważne. Kiedy mój brat został radnym miasta, to już było trochę czasu temu, wiele ludzi było niezadowolonych. Wiadomo, z jakiego kościoła byli niezadowoleni. I dawali to odczuć. Ale on miał duszę, tak otwarte serce i pomagał tylu ludziom, że pewnego dnia jeden z tych radnych, który był takim przeciwnikiem, zaprosił brata na herbatę i mówi: Janusz, powiedz, czemu ty nam pomagasz, katolikom? A Janusz mówi: ale ja nie dzielę ludzi na adwentystów i katolików. Wszyscy są dziećmi bożymi. Jeżeli są w potrzebie, jeżeli są niesprawni, potrzebują jakąś pomoc, jakąś dotację, dlaczego nie możemy otrzymać od miasta? On był tak poruszony. Zmienił swój stosunek do nas, adwentystów. I dlatego uroczystość Wieczerzy Pańskiej chce nam o tym powiedzieć, chce nam uświadomić. Jeżeli nasz Zbawiciel nas tak ukochał, którzy na to nie zasłużyliśmy, którzy praktycznie nawet nie zdajemy sobie sprawy często, ile dla nas poświęcił i co dla nas uczynił. Jako adwentyści doskonale to rozumiemy, tak jak czytamy to w Ewangelii Łukasza, możecie ze mną otworzyć 22 rozdział. I kiedy Pan Jezus mówi na temat tej uroczystości i wziąwszy chleb, podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Rozumiemy, że uroczystość Wieczerzy Pańskiej to nie jest dosłowna ofiara Pana Jezusa. Nie. To jest pamiątka tego, co On dla nas uczynił, dla całej cywilizacji. Nie tak, jak w niektórych kościołach wygląda to jako coś autentycznego, rzeczywistego i za każdym razem ofiara Eucharystii ma miejsce, czyli dosłownie ofiara Pana Jezusa jest składana. Jest to w konflikcie z listem do Hebrajczyków. Był dzisiaj czytany, ale pozwólcie, że odczytam 9 rozdział i tutaj 25 po 28 słowa apostoła Pawła, który raz na zawsze stwierdza o Chrystusie tak: nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, a więc nie można ofiary Chrystusa powtarzać. Kiedy czytałem wypowiedź prymasa Polski, który w Ateneum Kapłańskim powiedział takie słowa: wy kapłani macie moc, do księży, ludzi śmiertelników, rozkazywać samemu Bogu. To na wasz rozkaz On z nieba wstępuje i wciela się w ten chleb. Wyobrażacie sobie takie słowa? Człowiek śmiertelnik? Czyli co stało się z szacunkiem do Pana Boga? Dlatego apostoł Paweł powiedział: gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechów przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy. A więc tak my rozumiemy. Dlatego ten obrządek dla nas jest szczególnie ważny. Pan Jezus powiedział: czyńcie to na pamiątkę moją. Dlaczego obchodzimy Wieczerzę Pańską? Po pierwsze, przypomina nam o śmierci Pana Jezusa. Często zapominamy to. Nie wiem, jak jest w waszym małżeństwie, ale ja nieraz zapominam pewne rocznice, wiecie. I dobrze w kalendarzu sobie wpisuję, bo nie daj Panie, jak jakąś rocznicę zapomnę, no to podpadnę mojej żonie, prawda?
Bo my mężczyźni no, na to nie zwracamy, a żona wie wszystko o każdym wnuku, o kimś, o przyjacielach, o znajomych, a ja po prostu, więc żeby nie podpaść, prawda, muszę sobie zapisać. Nawet raz wpadłem na taki genialny pomysł, bo to kupuje się kwiatki, w ten czas nie zdążę kupić czy coś. Mówię, kochanie, kupię tobie na początku roku piękny bukiet, najpiękniejszy sztucznych kwiatów i postawimy. I tak sobie myślę, raz na rok i będę miał spokój. Jak myślicie, że żona była tym zainteresowana? To sobie możesz kupić. Ja chcę wciąż żywe kwiaty. No niestety. Dlatego obrządek Wieczerzy Pańskiej przypomina nam o śmierci, ofierze Pana Jezusa. Została złożona jako okup za każdego z nas. Szatan nie może powiedzieć, chociaż chciałby, hej ty, Panie Jezu, ja znam Jankowskiego, ja znam Artura, ja znam Jarka, Darka i wielu innych, tu Adama, ja znam. I wiem o nich. Pan Jezus mówi, ty ich nie znasz, bo to są wybieleni moją krwią, oczyszczeni, moje dzieci. Właśnie o tym musimy pamiętać i to jest niezwykle ważne. Jest gwarancją zbawienia, życia wiecznego. I jest dowodem niezwykłej Bożej miłości. Bóg oczekuje, że my również będziemy Jego tak kochać. Ta miłość powinna być obustronna. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę teraz na pewną historię. Zapisana jest w Ewangelii Mateusza 9 rozdziale. Jeżeli możecie ze mną otworzyć Biblię, bardzo proszę. I wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i przybył do swojego miasta. Oto przynieśli mu sparaliżowanego leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie, ten bluźni. Ale Jezus, przyjrzawszy ich myśli, rzekł: dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Cóż bowiem jest łatwiej, czy rzecz odpuszczone są grzechy twoje, czy rzecz wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Bardzo lubię tę historię. Ta historia, tutaj czytamy o tym sparaliżowanym człowieku, kojarzy mi się z grzechem. Grzech ma podobne właściwości. Grzech nas paraliżuje. Pozbawia szczególnego działania. Grzech zabiera nam możliwość takiego funkcjonowania. Grzech nas zniewala, uzależnia, a bardzo często zabija. Popatrzmy na ludzi, którzy palą, piją, biorą narkotyki, po prostu są zupełnie zniewoleni, czy jeszcze innych. I mówią do mnie, wie pan, ja palę, bo ja to lubię. Ja mówię, nie, nie, pani nie dlatego pali, że pani lubi. Pani jest niewolniczką papierosów. I tutaj mamy człowieka, który był sparaliżowany. Ellen White napisała, że to jego grzechy spowodowały tą chorobę. Popatrzmy, nieraz może być choroba spowodowana właśnie przez niewłaściwe życie. Ale to nawet nie wiara tego człowieka mu pomogła, ale wiara kogo? Jego przyjaciół. Czyli popatrzmy, jak ważne są nasze modlitwy za bliskich, za dzieci, za tych, którymi głosimy Ewangelię. Nie rezygnujmy. Nawet gdy mijają miesiące, czy nawet lata, nadal wołajmy, nadal przynośmy naszych najbliższych Panu Jezusowi. Tak, jak właśnie te osoby. Pokazuje nam wrażliwość i czułość Pana Jezusa. Więc jeżeli mamy jakieś osobiste grzechy, które są w naszym sercu, może niewyznane, jest okazja, żeby to uczynić. On czeka na to. On nas rozumie. On nam wybaczy. Tutaj nawet ten sparaliżowany człowiek o nic nie poprosił. Ale Jezus wiedział, że tego on najbardziej potrzebuje. Dlatego czytamy, że Pan Jezus przed uzdrowieniem fizycznym uzdrowił go duchowo. Usunął mu paraliż. Często my bardziej doceniamy właśnie zdrowie fizyczne. Może tego nieraz nie rozumiemy.
Gdy ktoś bliski choruje w naszym domu, to poważna choroba, modlimy się o jego uzdrowienie. Ale niestety ta osoba umiera. Wówczas mamy żal do Pana Boga, że nie wysłuchał naszych modlitw. On wysłuchał, ale może tą osobę, którą tak bardzo kochaliśmy, on uzdrowił duchowo. I wiedząc, że ta osoba znowu wróci do starego sposobu życia, Pan Bóg zabiera ją. Niech sobie odpoczywa, bo chce, żeby ona była zbawiona, chociażby z miłości dla was, dla waszych modlitw, dla waszego zaufania. Dlatego, kiedy nie tak, jak prosimy, Bóg odpowiada, nie załamujmy się. On wysłuchał naszych modlitw, ale wiedział coś, o czym my nie wiedzieliśmy. Wiedział o chorobie duchowej, która dla niego była bardziej niebezpieczna, ponieważ fizyczna pozbawia nas tylko tego krótkiego okresu życia, a duchowa pozbawia nas wieczności raz na zawsze do końca. Przecież my, adwentyści, powinniśmy wiedzieć, że życie tutaj, na tej ziemi, nie jest naszym głównym celem. Zgodzicie się ze mną? Życie tu, na ziemi, nie jest naszym głównym celem. To jest pielgrzymka chwilowa. Pewien nasz brat pracował w banku i był takim dość zaangażowanym. Wspierał kościół, pomagał w remontach innym, ale awansował. Stał się dyrektorem banku. Pomyślał, to już teraz do kościoła nie mogę chodzić. No i oczywiście przestał chodzić. Poprosił o wypisanie z kościoła. Wypisano jego. I następnie, chcąc mieć dużą sprawność, a wiedział, że ruch to zdrowie, stał się bardzo aktywny, szczególnie w bieganiu. Zaczął uczestniczyć w maratonach. Ale robił to z taką pasją, wiecie, że ludzie się dziwili i mówili, słuchaj, czego ty tak uciekasz? Uciekam przed starością. Ha, ha, uciekam przed starością, taki pewny siebie. I pewnego dnia, to była sobota, wrócił z maratonu, miał żonę lekarza. Mówi, wiesz, tak jak zmęczony jestem, ja pójdę sam spać do góry. Ona mówi, dobrze. Rano nie wstał. Żona woła go, nie wstał. Miał 60 kilka lat. Poszła do góry. Coś jakoś to dziwnie jej się to wydaje. Dotyka go, on jest zimny. Nie. Zaczęła krzyczeć, płakać. Okazało się, że niestety zmarł. A więc nie uciekł nigdzie. A to, co najsmutniejsze, stracił to, co jest najważniejsze. Dzisiaj natomiast ludzie nie są zainteresowani zdrowiem duchowym. Są gotowi wszystko poświęcić, żeby uzyskać jakie zdrowie? Fizyczne. O, to jest najważniejsze. Wydać wszelkie środki i tak dalej. Nie są zainteresowani zdrowiem duchowym. My, adwentyści, musimy o tym pamiętać. Pamiętajmy, że Jezus, tylko On może odpuszczać grzechy nasze. I pamiętamy tutaj te słowa, Synu, odpuszczone są takie Tobie grzechy. Czy kiedykolwiek usłyszałaś albo usłyszałeś takie słowa, które Jezus kieruje do Ciebie? Możesz powiedzieć, no ja nie jestem grzesznikiem, ja takie słów nie musiałam, czy nie musiałam usłyszeć. Albo powiesz, pastorze, mój stan nie jest taki zły. No, nie muszę. Kochani, nikt z nas nie jest doskonały i każdy musi te słowa usłyszeć. Drogą wiary, kiedy wyznajemy nasze grzechy, przypominamy Panu Jezusowi tą historię, zaakceptujmy, że Jezus mówi też do Ciebie, córko, odpuszczone są Twoje grzechy, synu, wybaczone są Twoje grzechy. Oczywiście, jaka była reakcja faryzeuszy? Tylko Bóg może odpuszczać grzechy. I co Pan Jezus mówi? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy, czyli Jezus Chrystus, ma moc na ziemi odpuszczać grzechy. Nie człowiek, nie duchowny, nie jakaś wybitna osoba. Jedyna istota Jezus Chrystus. Dlaczego wobec tego ci faryzeusze tak potraktowali Pana Jezusa i uczeni w Biblii? Dlaczego? Otóż dlatego, że nie uznali Jezusa jako Mesjasza. Nie uznali Go jako Syna Bożego, jako Boga. Moi drodzy, nawet w naszym gronie, tak jak w narodzie izraelskim, są dwa rodzaje chrześcijan. Jedni, że wierzą, że to, co Bóg mówi, jest prawdą. No i
Czasami zachowują to, czasami nie, a inni nie tylko, że wierzą, że to jest prawda, ale całkowitą ufność pokładają w Bogu. I całkowicie swoje życie powierzają Jego woli. Jednocześnie pragną zachować Boże przekazania. Są pełni świadomi, że zbawienie jest Bożym darem, że na nie nie zasłużyli i nie zapracowali. Nigdy nie patrzą na innych, jak on, na ludzi mniej sprawiedliwych niż oni lub gorszych od nich. Posiadają sprawiedliwość Chrystusową, a nie własną. Ale są chrześcijanie, którzy mają jaką sprawiedliwość? Własną. No, jestem lepszy. Porównujemy się z drugimi osobami i się traktujemy jako kogo, ktoś ważniejszy. Ale chciałbym, żebyśmy przeczytali ten piękny tekst, który dla mnie jest w Księdze Michała zapisany. Niezwykły tekst, bardzo go lubię. 7 rozdział, na pewno go znacie, ale pozwólcie, że odczytam. 7 rozdział, wiersz 18 i 19. Warto go podkreślić w swoich Bibliach. Tak pięknie Michał mówi, któż jest Boże jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwa reszce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce. I wiersz 19. Znowu zmiłuje się nad nami. I co zrobi? Zmyje nasze winy i wrzuci do głębin morskich niektóre nasze grzechy. Tak jest napisane? Wszystkie nasze grzechy. Co powiemy na to? Amen. Boże, dziękujemy Tobie, że zapewniałeś już w Starym Testamencie o tym, co Ty czynisz. Chrystus Pan dał przykład swojej szlachetności. Tak zastanawiałem się, gdyby mi przyszło umyć nogi człowiekowi, który jest moim zdrajcą, może inaczej powiem. Pewien duchowny pyta się młodego człowieka, słuchaj, nie chciałbyś tak być aktywny? Proszę, pastor, ja mam tylko jeden talent. Jeden talent masz, a jaki masz? Lubię krytykować i obmawiać innych. A to rzeczywiście, to lepiej go zakop. Sądzę, że tak nigdy nie powinniśmy podejść. Ale Jezus mnie poruszył, kiedy potrafił pochylić się nad swoim zdrajcą i umyć jego nogi. Na pewno wypowiedział pewne słowa zachęty, apelu. Zastanawiałem się, gdyby mnie przyszło myć takiemu człowiekowi nogi, co bym powiedział? Może bym powiedział, Judaszu, wiem, że mnie zdradzisz, wiem, że jesteś nieuczciwy, ale mimo to ci nogi co? Umyję. Ale Chrystus Pan inaczej. Ellen White tak napisała. Swojej nieskończonej dobroci Zbawiciel zawsze pozostawiał przed grzesznikiem otwarte drzwi, aby mu dać sposobność przyjęcia go i pokuty, aby go oczyścić od zepsucia i grzechu. Przykład Chrystusa zapobiega wyłączeniu kogokolwiek z udziału w Wieczerzy Pańskiej. Tylko jawny grzech wyklucza winowajcę. Nikt nie powinien wyłączyć siebie od udziału w Wieczerzy Pańskiej z tego tylko powodu, że mogą być ludzie niegodni. Każdy naśladowca Chrystusa powołany jest do publicznego uczestniczenia, które służy jako dowód przyjęcia go za osobistego Zbawiciela. Pozwólcie, że jeszcze powiem, co napisała Służebnica Pańska. Intencją Chrystusa było, aby Wieczerza Pańska nie stała się tylko czasem smutku. Napisała tak, gdy uczniowie Pana zasiądą u Jego stołu, nie powinni rozpamiętywać swoich wad i lamentować. Nie mają też rozmyślać nad swym przeszłym życiem religijnym. Niezależnie, czy było wzniosłe, czy też nie. Powinni także zaniechać wypominać różnic między nimi a swymi braćmi. Zbadanie swego serca, wyznanie grzechu i złagodzenie różnic ma mieć miejsce wcześniej. Na Wieczerzę Pańską ludzie przychodzą po to, aby spotkać się z Chrystusem. To są niesamowite słowa. Dlatego chciałbym, żeby taka atmosfera też i dzisiaj tutaj zapanowała, ale również Wieczerza Pańska nam przypomina o powtórnym przyjściu Chrystusa. Jezus zapewniał, że tą najwspanialszą uroczystość będziemy obchodzić razem z Nim, kiedy On powróci. Czy jako chrześcijanie jesteśmy naprawdę naśladowcami Chrystusa, który pomagał innym, leczył, karmił?
Pewien człowiek, który pracował w sklepie, było to w Szkocji, taki sklep odzieżowo-obuwniczy, nagle zauważył naprzeciwko chłopca, który bardzo skromnie był ubrany i tak patrzy w witrynę sklepu, piekarni, gdzie jest pieczywo wystawione i tak przełyka ślinę. Akurat ten mężczyzna był sam w tym sklepie i zastanawiał się, jak temu chłopcu pomóc. Był gotowy za chwilę zamknąć sklep i pójść, żeby go kupić tą bułeczkę czy rogalik. Gdy nagle pewna pani podeszła do niego, wzięła go do piekarni, nakupił sobie to, co chciał zjeść, a później przyszła właśnie do sklepu tego człowieka i kupiła jemu buty, kurteczkę, ubrała go i wyszła z tym chłopcem, a ten chłopiec mówi: czy pani jest żoną Pana Boga? Nie. Jestem po prostu jedną z Jego dzieci. Tak myślałam, że pani musi być Jego krewną. Pomyślmy o tym. Czy jest w nas pokrewieństwo do Pana Jezusa? Czy gdy widzimy ludzi w potrzebie, mówimy: to pijak, a on chce na takie rzeczy, czy to. To nie jest ważne. W tej chwili ktoś może nas próbuje, może chce poznać, kim my naprawdę jesteśmy. A pomyślmy, tak jak to pewnemu duchownemu przyśniło się, że umarł i znalazł się przed Bożym sądem. I ma pytanie, Bóg się go pyta: czy prowadziłeś sprawiedliwe życie? Nie, odpowiedział. Czy zawsze byłeś dobry i łagodny? No nie, no nie zawsze. Czy zawsze przebaczałeś swoim bliźnim? Nie, w tym zawiodłem. Czy byłeś uczciwy i sprawiedliwy? Obawiam się, że nie. I gdy sędzia zadawał kolejne pytania, to coraz bardziej wydawała się sytuacja tego duchownego beznadziejna. Gdy już niemal popadł w rozpacz, usłyszał głos: Ojcze, znam tego mężczyznę. To prawda, że był słaby i nieraz upadał, ale mnie zaprosił do swego życia i mnie reprezentował. Ja teraz chcę Jego reprezentować przed Tobą. Moi drodzy, Pana Jezusa zaprowadzono na miejsce Golgoty, tam, gdzie byli kryminaliści kamienowani. I z taką cynizmem, dumą powiedzieli do Piłata wcześniej: gdyby nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go. Pan Jezus nie umarł na łóżku, on zmarł na krzyżu. Tak jak powiedzieliśmy, miejsce przeznaczone do największych kryminalistów. Pomiędzy nim było dwóch złoczyńców i wszyscy myśleli, ten w środku jest największym. Jezus mógł powiedzieć: o nie, ja nic złego nie zrobiłem, ja umieram tylko za was, ludzie. Ale Chrystus Pan tak nie uczynił. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Chrystus Pan pragnie dzisiaj zaprosić nas do uczestnictwa Wieczerzy Pańskiej. Jeżeli jest coś w Twoim sercu nie tak, może przez chwilę teraz w cichej, osobistej modlitwie powiedz o tym Panu Jezusowi. Może przeproś Go. Zaproś Go na nowo do swego serca, żebyś mógł uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej w taki sposób, jakby Chrystus Pan był z Tobą razem. Jak gdyby On celebrował tą całą uroczystość. W cichej, osobistej chwili pomódlmy się osobiście. Kochany Ojcze, Twoje dzieci otwierają swoje serca. Przyjmij ich prośby, modlitwy. A krew z Golgoty niech oczyści ich i pojedna. O to prosimy.